Birma, łamane na Mianmar. Na tym kanale lubimy czasami zrobić film o losowym państwie. Filmy o losowych państwach potrafią być zabawne, potrafią być ciekawe, potrafią dostarczyć wam jakiejś wiedzy, której możecie użyć w pubie albo w innym miejscu w życiu, ale mamy wrażenie, że ten film odhaczy wszystkie checkboxy. Co tam się stało? Dlaczego mamy tam brutalną juntę wojskową? Dlaczego mamy tam noblistkę, która znowu może być ciutkę wstydem dla komisji noblowskiej, ale jednocześnie, która no prawie ratowała to państwo do momentu, kiedy znowu go nie odbili żołnierze i w ogóle był syf, ale która tak naprawdę trochę ratowała to państwo do momentu, kiedy nie wróciła junta wojskowa znowu i zabrała jej władzę i wrzuciła ją do więzienia. Dlaczego to państwo ma dwie nazwy tak naprawdę? I o co wchodzi w niesamowicie dziwnej i ciekawej historii? O tym wszystkim przekonacie się już zaraz, więc zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby być na bieżąco. No i lećmy po prostu do materiału, nie przedłużajmy. Zacznijmy od wydarzenia, które w ogóle możecie kojarzyć. W 2021 roku sportowe świry, które akurat miały fitness, były świadkami przejazdu wozów opancerzonych, co ogłosiło nam pucz w Birmie. Ni stąd, ni zowąd generałowie, którzy od 10 lat twierdzili, że oni już nie będą dyktatorami, oni już nie będą juntą wojskową, która rządzi państwem, już sobie odpuszczą. Po 10 latach stwierdzili, wracamy. I w 2021 roku przeprowadzili pucz i przejęli władzę. Doprowadzając po drodze do śmierci 3000 ludzi i spadku wzrostu PKB państwa z plus 3% rocznie na minus 18% rocznie. Generalnie dobra decyzja. Zamach prawdopodobnie był odpowiedzią na coraz szybsze demokratyzowanie się państwa, które miało bardzo charyzmatyczną liderkę. Aung San Suu Kyi. Mam nadzieję, że powiedziałem to w miarę dobrze. Do niej jeszcze wrócimy, ona będzie ważna. No ale w każdym razie generałowie czuli się zagrożeni. Tak samo jak czuli, że zagrożone są ich biznesy, ich monopole, które skrzętnie budowali przez lata, więc stwierdzili, że czas coś z tym zrobić, bo tak też nie może być, że oni się tutaj aż tak rządzą. A jak wiadomo, tracenie pieniędzy jest jednym z większych powodów do tego, żeby zaczynać jakieś rozruchy w państwie, jakąś rewolucję. Co prawda tutaj przez bardzo bogatych ludzi, ale jednak, tak, to jest prawie tak samo pobudzające do rewolucji, jak grupa Wagnera w twoim państwie, albo jakieś losowe teksty na amerykańskim forum. Obie te rzeczy są nieobliczalne, ale generałowie, którzy kiedyś mieli władzę, teraz nie mają i którzy tracą pieniądze, są też pewnikiem co do tego, że w twoim państwie nie dzieje się dobrze. Mimo tego, że kiedy oni oddawali władzę, bo stwierdzili, że już nie chcą bawić w takie tutaj rządzenie państwem, to zrobili sobie dużo zabezpieczeń w postaci bardzo różnych pisów do konstytucji, które miały tą demokratyzację prowadzić w bardzo określony sposób. Teraz, żeby przełożyć na Polskę, co oni napisali w tej konstytucji z 2008 roku, to powiedzmy tak, że jeśli wyobraźcie sobie, że w Polsce mamy Sejm i Senat, nie? Mamy dwie izby. To oni sobie wpisali, że w obu tych izbach muszą mieć swoją mniejszość. Tylko wiecie, to nie jest taka mniejszość jak w Polsce, gdzie tam jest jeden poseł mniejszości niemieckiej, który po prostu bardzo nie lubi, Janusz Kowalski. Nie, nie. To była taka mniejszość w postaci 25% izby musiało być w naszych rękach. Jeśli chodzi o taki odpowiednik samorządów w Birmie, to tam 1/3 musiała być mniejszości generalskiej. I to wszystko dawało tej mniejszości generalskiej dosyć duże wpływy, bo żeby zmienić konstytucję, potrzebowaliście ich 25%, które trzymali w izbach, więc nie mogliście bez nich zmienić konstytucji. Do tego tak naprawdę oni dostali jeszcze resorty. Resort oczywiście spraw wewnętrznych, to bo jakże, resort obrony, ale też resort granic, ministerstwo granic. Nie tylko w Polsce wytwarza się randomowe ministerstwa, żeby mieć kogo gdzie upchnąć, tak? W sensie to jest akurat światowa rzecz. Jesteśmy w tym sensie światowi, tacy jak Birma. No ale to nie wystarczyło. Kiedy w 2020 roku były wybory i generałowie bardzo je przegrali, to krzyknęli stop the count, krzyczeli, że wybory są sfałszowane i zabrali dokumenty na to, które schowali w swojej willi i jakby nie chcieli ich nikomu oddać. Nie, chwila, to ktoś inny, ale oni zrobili podobnie bez tego ostatniego punktu. I stwierdzili, że zamiast schować dokumenty w łazience, no to po prostu aresztują wszystkich jak leci. Wiadomo, stare polityczne podejście, jeśli przegrałem wybory, no to oznacza, że wybory były sfałszowane, no bo jak inaczej ja, taki wybitny polityk, mógłby przegrać wybory? Tutaj dochodzi jeszcze to, że junta wojskowa mogła być wkurzona, że to nie ona sfałszowała wybory, albo że gorzej sfałszowała wybory. My uważamy, że powinna docenić przeciwnika, no ale no, tak się nie stało. Ale dobra, generałowie generałami. Żeby komuś zabrać władzę, trzeba ją zabrać, no właśnie komuś. Ktoś musi być wcześniej. Więc o co chodzi z naszą kochaną noblistką? Aung San Suu Kyi, mam nadzieję, że mówię to chociaż trochę dobrze, jest żywym symbolem presji tego reżimu. Dostała nawet pokojową nagrodę Nobla, potem została oskarżona o niezrobienia niczego w trakcie ludobójstwa w Birmie, więc jak zawsze komisja noblowska ma pewne problemy z nagrodami Nobla. My się cały czas boimy, co Wałęsa zrobi. Ale o tym porozmawiamy zaraz. W każdym razie, gdy generałowie pacyfikowali protesty jeszcze w 1989 roku, to ona została wrzucona do więzienia na 15 lat. I kiedy pojawiła się pierwsza okazja wolnych wyborów, to wystartowała i w ogóle wygrała, zmiażdżyła te wybory. Ale no generałowie stwierdzili, że ona nie może być prezydentem, bo czemu właściwie? Jej dzieci, one się urodziły w Anglii, prawda? Tak. No to nie może być prezydentem. No i tam miała jakieś przypały, a teraz jak junta wojskowa objęła sobie władzę znowu, no to tak naprawdę od razu ją złapali i wrzucili do więzienia, tak zapobiegawczo. No i trzeba było tam za coś ją trzymać, nie? Ona dostała 35 zarzutów, ma już tam, wiecie, 33 lata na karku do siedzenia w więzieniu. Jeśli one się sprawdzą, no to dostanie w ogóle 150 lat. Może inaczej, nie, jeśli zarzuty okażą się prawdziwe, tylko jeśli generałowie postanowią, że dadzą jej 150 lat, to dostanie 150 lat. Aczkolwiek nie ma to większego znaczenia, bo nasza bojowniczka o wolność ma już 80 lat, więc jakby wiecie, czy 33 czy 150. Jedyna rzecz to jest taka, że jeśli w Birmie jakby oni się
wkurzą, to mogą znaleźć bardzo podobną kobietę i ją wrzucić do więzienia. To nie jest wykluczone, to nie jest wykluczone. I żeby dać wam kolejny przykład, że generałowie są troszeczkę odlepieni i też w ogóle trochę nie ogarniając, się dzieje wokół nich, to nie wiem, na przykład jak trzeba było ją zamknąć, trzeba było mieć jakiś powód, nie? No więc na przykład, nie wiem, znaleźli powód, że ona ma walkie-talkie. Więc jest szpiegiem. No tak, no w sensie nie może być prezydentem, bo jej dzieci urodziły się w Wielkiej Brytanii. No i ma walkie-talkie. Więc jest szpiegiem. Jakby schowajcie swoje walkie-talkie, serio, bo to się może źle skończyć. Aczkolwiek a propos nie, jest jedna kwestia. W sensie, no bo było sobie takie ludobójstwo w Birmie. I to akurat jest mało śmieszna część tej historii. W sumie ta historia w ogóle nie jest taka super śmieszna, jest ironiczna. Ale to już jest taka bardzo ciężka historia. Widzicie, w Birmie żyje sobie lud Rohingan. Oni są muzułmanami i ogólnie państwo za nimi nie przepada. Do tego stopnia za nimi nie przepada, że tam, no wiecie, było trochę jakichś różnych agresji w stosunku do nich. Był taki system zabierania im dowodów osobistych, zabranie im dostępu do edukacji, czy do przykład jakiejkolwiek pomocy medycznej i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie są oni dużym ludem rozprzestrzenionym w ogóle w Birmie i też w państwach ościennych. No a apogeum w ogóle wszystkiego było w 2017 roku, kiedy generałowie potem jak przegrali wybory, chcieli pokazać, że dalej są ważni, no więc stwierdzili, że takie no delikatne pogromy na tej ludności to jest dobry pomysł, żeby pokazać, że są ważni i są jakby wiedzą, co robią. Więc naprawdę było chore, co tam się działo. No a jaka jest rola w tym naszej pani noblistki, bo mówiliśmy, że wiecie, że potem był trochę przypał z nią, bo miała nobla za pokojowego, a potem był problem. No widzicie, jak ona zeznała w Hadze, to zamiast wyjść i powiedzieć, jak wyglądała sytuacja, to stwierdziła, że będzie bronić generałów, będzie bronić armii, będzie bronić ludzi i stwierdzi, że nie, w ogóle wszystko było okej i jest git. No to się nie spodobało opinii międzynarodowej i trochę nie przystoi do osoby, która dostała pokojową Nagrodę Nobla. I jasne, jasne, ktoś może mówić, no tak, ale wiecie, to jakby ona tak nie za bardzo miała coś w ogóle do powiedzenia, to ona pewnie czytała z kartki, co jej generałowie kazali powiedzieć. Pewnie tak, no ale dla komisji noblowskiej to jednak też znowu nie wygląda dobrze, więc kolejny noblista do kolekcji pokojowych, który tak średnio. No ale dobra, no to macie takie tło tego, co się działo w ostatnich latach w Birmie. Co się dzieje teraz? Generałowie po przejęciu władzy wydają się trochę nie dawać rady z robieniem czegokolwiek, bo okej, okay, teoretycznie rządzą i stosują absolutny terror, żeby to utrzymać, ale z drugiej strony tracą terytorium za terytorium. Potworzyła się jakaś masa bojówek etnicznych, różnych etnicznych bojówek i każda wioska, każda jakby jakaś grupa w dżungli i tak dalej jest w ogóle oddzielna. Te w ogóle grupy, które się nienawidzą ze sobą i normalnie walczyły ze sobą, to teraz w ogóle zbijają sztamę, stwierdzają, nie, spokojnie, my tutaj razem na tych generałów, na ten rząd. Dziennie umiera około 15 żołnierzy rządowych, jakby dziennie, w wszelkiego rodzaju zasadzkach i tak dalej. Dezercja w wojsku jest jakaś absurdalnie duża. Nikt do tego wojska nie chce iść. Wszyscy uciekają z tego wojska. Do tego wszystkiego tam liczebność tego wojska podobno spadła szacunkowo z 400 tysięcy ludzi do 70 tysięcy ludzi. Generałowie ogłaszają wolne wybory, ale nie pozwalają w nich startować kobiecie, która ma 80% poparcia społecznego, co sprawia, że wybory nie do końca wyglądają na wolne na wielu poziomach. Oj, tam się czepiają ludzie w Birmie, oj się czepiają. A to wszystko jest ciekawe o tyle, że dla tych wojsk generałów, tak wojsk państwowych, broń wysyłają Chiny i Rosja. Przy czym no Rosja obecnie mniej, bo wiadome powody, ale też Chiny. I chociaż Chiny, tak już powoli wydaje się, że zaczynają kluczyć ich polityka pro ten rząd, który tam jest, tak się troszeczkę zmienia i tak nie chcą zabierać stanowczego stanowiska. Tymczasem Stany Zjednoczone na przykład. No właśnie, wcześniej były jakieś sankcje na Birmę za to, co robią, ale to były takie sankcje w starym stylu, co nic nie robią. Wiecie, takie klasyczne wysłanie listu, że jesteśmy oburzeni sytuacją. No taka klasyka gatunku. Ale w każdym razie teraz już trochę się zmienia. Stany Zjednoczone na przykład trochę bardziej zaczęły dojeżdżać ten reżim i trochę bardziej zaczynają wspomagać milicję wszelkiego rodzaju za pomocą nieśmiercionośnych środków. Do tego były sojusznik Birmy, właściwie rządu Birmy, tak, tych dyktatorów Birmy, czyli Tajlandia, to tam właściwie ichniejszy taki dyktator trochę stracił władzę już w tym momencie i teraz Tajlandia jest taka bardziej po stronie Stanów Zjednoczonych, żeby Birmę dojeżdżać, więc ogólnie z geopolitycznej perspektywy Birma nie ma najlepszego czasu, a właściwie może nie tyle Birma, co jej rząd. Więc ogólnie rzecz biorąc, jak się tak patrzy na całą tą sytuację, to gdybyśmy mieli gdzieś stawiać pieniądze, gdzie może niedługo wybuchnąć jakiś taki, wiecie, poważny rewolucja, która zmieni rząd, to byśmy nigdzie nie postawili, bo to jest polityka międzynarodowa i to może się zdarzyć jutro w Danii, ale do, to też jest to jakaś opcja, że tam jednak to będzie też w miarę szybko. A, jeszcze w ogóle, bo obiecaliśmy wam powiedzieć, czemu jedni mówią Birma, czemu inni mówią Myanmar. Nie umiem tego nigdy powiedzieć. No więc to jest ciekawa sprawa, bo widzicie, w Birmie największą grupą etniczną są Birmijczycy. I oni trochę nazwali swoje państwo Birma, nie? I tak było do 1989 roku, bo wtedy junta wojskowa zrobiła prodemokratyczne powstanie. Czyli obudzili się rano, postrzelali trochę z kałachów do ludzi i tak dalej i stwierdzili, że słuchajcie, potrzebujemy rebrandingu. Potrzebujemy być trochę bardziej takim fajnym państwem. My chcemy bardziej inkluzywni, my chcemy bardziej uwzględniać wszystkie mniejszości, chcemy być tacy fajni. Więc my zmienimy państwo na Myanmar. Po prostu po to, żeby jakby pokazać, że to nie jest państwo tylko jednej grupy etnicznej. Mogli ewentualnie zaprzestać trochę terroru i strzelania do ludzi, żeby pokazać, że są fajni, mogli to zrobić, ale stwierdzili, że prościej będzie zmienić nazwę i nikt się nie skapnie. Dlatego, nawet jeśli uważacie, że idea była słuszna za tym stojąca, o tyle no sztuczka polega na tym, że jest to nic innego jak marketing, jakby zamordystycznej grupy u władzy, więc ogólnie policja międzynarodowej jest tak, że jak chcecie ich wkurzyć, to mówicie Birma. Dlatego przez cały film używaliśmy Birma. No jakby wkurzanie dyktatorów jest zawsze zabawne.
Czekamy na nasz zakaz wjazdu do Chin. Ale teraz już wiecie, czemu są dwie różne nazwy. I to jakby nie jest to samo. I to nie jest tak, że to jest jedno po angielsku, drugie jest po polsku. Nie, nie, nie. To jest dużo bardziej złożone. Ultimate opowieść do baru, więc polecamy. Polecamy też nasze inne filmy, żebyście wiedzieli, co się dzieje w polskiej i zagranicznej polityce. To jest nasz inny film, to jest nasz Instagram, strasznie go polecamy. My oczywiście zachęcamy do zerknięcia naszego Patronite'a i no, polecamy się i dziękujemy serdecznie naszym patronom i staramy się starać dla was. Cześć.